W dzisiejszym materiale nowy oficjalny opis, z którego dowiadujemy się, kto ukradł Miracle Marinette, nowy teaser z interesującą sceną, wyjaśnienie paru spraw oraz ujawnienie imion złoczyńców tego odcinka. Hej, witajcie, ja jestem Olchus i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, pierwszą sprawą, jaką chciałbym wyjaśnić z poprzedniego materiału, jest ta z rzekomym uszkodzonym Miraculum motyla, z dokładnie tej oto sceny. Jak się okazało, tak finalnie po kilkukrotnym przejrzeniu tej scenie, no muszę przyznać, że popełniłem błąd, tak? Te Miraculum nie jest uszkodzone. A na co mogę zwalić, to na to, że pokonała mnie perspektywa tego kadru, dzięki któremu faktycznie myślałem, że jest one uszkodzone. No ale nie jest, więc warto to podkreślić. I moim zdaniem, czy byłoby uszkodzone, czy nie, to i tak z pewnością nic by nie zmieniło, bo z pewnością, po raz kolejny, ktoś użyje tego Miraculum, aby na przykład siebie zakumizować w tego tajemniczego, zakapturzonego jegomościa. Jedyną opcją, jaką by była, gdyby coś się zmieniło w tej kwestii użycia tego Miraculum, ale zepsutego, to sprawa podobna do tej z Miraculum Pawia, które też kiedyś było zepsute do początku sezonu czwartego i wtedy mielibyśmy taką samą sytuację jak w przypadku Emilii czy Natalii, które wiecie, jak skończyły po używaniu tego Miraculum. Tylko pytanie, czy Lila byłaby na tyle głupia, aby używać zepsutego Miraculum? Wydaje mi się, że nie, a z tymi informacjami, jakie posiada, to tym bardziej. W każdym razie, reasumując, nie, te Miraculum motyla nie jest uszkodzone. Jedziemy dalej. Kolejną sprawą jest temat związany z naszymi tajemniczymi jegomościami, którzy w nowym odcinku specjalnym są złoczyńcami, z jakimi Marinette pod postacią Chronobak będzie musiała się skonfrontować. W poprzednim materiale wspomniałem, że jeden z nich, a dokładnie ten tajemniczy złoczyńca związany z czasem, może nosić nazwę Time Master. Ze względu chociażby na fakt, że pasuje mu ta nazwa, to raz, a dwa, że została ona jakiś czas temu ujawniona przez Zack w jednym z artykułów odnośnie nowych nadchodzących postaci, które zawitają do świata Miraculous w przeróżnych projektach. Ja początkowo myślałem, że raczej nie ma co liczyć na ujawnienie ich imion w jakimkolwiek nowym zwiastunie, jeśli takowe by się pojawił, a sama tajemnica zostałaby rozwikłana dopiero podczas premiery tego odcinka. I w sumie byłoby to w porządku. Ale jak życie chciało, no nie zostaną one ujawnione podczas premiery, bo jak się okazało, stało się to znacznie szybciej, bo dzięki grze Roblox w Miraculous RP jako postacie do odblokowania za walutę premium. Dokładnie tak. Dlaczego akurat tam? Ano dlatego, że nie dość, że nowy content do gry, bo zbliża się nowy odcinek specjalny, to raz, a dwa, ma to również związek z nowym ekskluzywnym zwiastunem, który zostanie zaprezentowany już 28 września o 19 naszego czasu podczas wspólnego oglądania właśnie w grze Roblox w Miraculous RP z okazji pierwszych globalnych obchodów Miraculous. Więc jeśli macie Robloxa, zapraszam do wspólnego oglądania, może trafimy na ten sam serwer i obejrzymy go wspólnie razem. Jeśli nie, oczekujcie go, aż trafi na oficjalny kanał. Ale wracając, tak, ich imiona zostały tam ujawnione. Moi drodzy, jak się zwą te dwa gagatki, z którymi nasza superbohaterka będzie musiała się rozprawić? Ten z niebieskim kostiumem z motywami tarcz zegarowych, można rzec władający czasem lub bardziej przemieszczający się w czasie i który odkrył sekret Marinette, to Time Stalker, gdzie po polsku moglibyśmy go nazwać prześladowcą czasu. Natomiast ten zakapturzony, który zwędził Miracula Marinette podczas jej snu i który spełnił dla nas jak na razie tajemnicze życzenie, to Spectral Luther, gdzie po polsku moglibyśmy go nazwać widmowym łupieżcą. Nie wiem jak wam, ale mi bardzo siadają te nazwy i bardzo pasują naszym złoczyńcom tego odcinka, patrząc na to, za co oni będą odpowiedzialni w kwestii całej tej sprawy z końcem Biedronki. Jeśli macie coś ciekawego do napisania w komentarzach w kwestii imion, nie krępujcie się, natomiast jeśli chodzi o mnie i omówienie tych jegomości, dlaczego akurat takie nazwy, a nie inne i wszystko co z tym związane, to zajmę się tym w kolejnym materiale wraz z nowym, wcześniej wspomnianym przeze mnie zwiastunie. Jedziemy dalej. Trzecia sprawa to ta związana z tym oto kadrem. Wspomniałem o nim, że postacią sięgającą po notes mogłaby być Marinette. I tak myślałem do czasu, gdy nie wspomnieliście mi w komentarzach o jednym fakcie. Olchuś, to nie może być Marinette, bo na jej rękawie brak różowych kropek. Okej, macie rację. Nie dostrzegłem tego szczegółu, więc ta teoria odpada. Myślę, chyba że coś w tym temacie serio nas zaskoczy. I opcja, która może pasować, którą również przytoczyłem w poprzednim materiale, to ta, że ktoś mógłby przebrać się za Marinette, tylko no właśnie, dlaczego? No Lila nie posiada takiego wdzianka, chyba że uszyła sobie nowe, aby ukazać nam kolejną jej tożsamość, czy jakiś tam plan z tym związany. No i aby podszyć się pod Marinette. Nie wiem, dlaczego miałaby to zrobić. Bo nawet jeśli, to dlaczego nie ma tych kropek na tym oto rękawie? Może zapomniała o tym szczególe, albo faktycznie to nie Lila? No, ciężko stwierdzić. Jedynie uznałbym, że to Lila ze względu na dłonie i odcień skóry, który przypomina właśnie naszą antagonistkę. I nie wiem, czy ja tu znowu nadinterpretuję, czy czegoś nie widzę. Dajcie znać
w komentarzach, bo sprawa wygląda tak, że jeśli mamy dwie postacie, gościa władającego czasem i tego zakapturzonego, który kradnie Miracle Marinette, no to kto spełni życzenie w tym odcinku, przez które Królix będzie musiała uratować Marinette, by ta uratowała przyszłość innych i samą siebie, bo inaczej nadejdzie koniec Biedronki. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli jesteście nowi, by być na bieżąco z nowościami na moim kanale i oglądajcie ten materiał do końca. No, na ten moment jedyne teorie, jakie pasują sensowne do tej całej sytuacji, a tak mi się przynajmniej wydaje i patrząc też na opinie innych ludzi, no to akumizacja Drienna w tę niebieską, tajemniczą postać, która z tego co widać po zwiastunach ma za zadanie dowiedzieć się o prawdziwej tożsamości Biedronki lub innych też przydatnych do tej sprawy informacjach, bo po co miałby mu być potrzebny notes? Raczej po to, aby zachować informacje w formie papierowej, aby nie zniknęły one wraz z postacią, gdy ta zostałaby wyzwolona od Akumy, lub też przekazać je właściwej osobie właśnie w formie papierowej jako mocny dowód. Może komuś z przeszłości też, kto nawiedził Lilę pod koniec sezonu 5, bo myślę raczej, że w tym momencie pojawia się jakaś tam postać niż sama anomalia. No i też nie sądzę, że będzie tam tylko informacja o tym, że Biedronką jest Marinette, ale i również pojawi się coś znacznie ważnego. Mogę się mylić, ale zobaczymy. Natomiast co do zakapturzonego gościa, to z tego nowego oficjalnego opisu możemy się dowiedzieć, że złodziej, który odkrył ostateczną tajemnicę Marinette, zabrał jej Miracula i inne znajdujące się w cudownej skrzynce, jest również nowym posiadaczem Miraculum Motyla. Moi drodzy, jak to interpretować? Ja bym to interpretował tak, że osobą, która poznała sekret Biedronki, jest ten zakapturzony gość, który później spełni swoje życzenie za pomocą tych Mirakuli. A jeśli tą osobą jest również osoba, która będzie lub jest nowym posiadaczem Motyla, czyli tutaj chodzi pewnie też o tę osobę, która będzie dzierżyć te Miraculum w sezonie 6, choć mogę się mylić, ale chyba tak, no to na nikogo innego bym nie stawiał jak na właśnie Lilę, która zaakumizuje się z pewnością w tego zakapturzonego super złoczyńcę. Natomiast przy pomocy niebieskiego jegomościa dowie się o sekrecie Marinette, gwizdnie Miraculum i spełni swoje życzenie. A w tym kadrze z pewnością będzie to Lila w jej nowym stroju, który z pewnością uszyła do swoich niecnych planów. Natomiast te pudełka wydaje mi się, że będą do niczego innego jak do każdego poszczególnego Miraculum, czyli Motyla, Biedronki oraz Kotem. Ale czy na pewno? No nie wiemy, ciężko stwierdzić. Dorosła Banix w tym kadrze na pytanie Marinette, która zapytała co się dzieje, odpowiedziała koniec czasu. Więc jak faktycznie będzie brzmieć życzenie, które spowoduje, że teraźniejszość zostanie wymazana, o ile w ogóle dowiemy się treści tego życzenia. Bo jeśli nie podczas premiery, no to w innych odcinkach sezonowych, gdzie tajemnica ta zostanie jak na razie zachowana tylko dla samej Lily. Dla nas, co nie jest tajemnicą, to aktualnie treść nowego teasera, w którym prócz scen, jakie wam pokazywałem w materiale, ukazana została jeszcze ta z czarnodronką i pozostałymi kłami, która znajduje się w kryjówce Monarchy wraz z Natalie. Ma ona zasłonięte usta i łzy w oczach, więc w tej scenie zapewne doznała szoku w postaci widoku Kagami i Adriana, których widzi na monitorze uwięzionych w pokojach, gdzie zostali zamknięci przed rozpoczęciem ostatecznego planu Monarchy i Tomoe Tsurugi. I teraz do was takie pytanie. Czy Marinette, widząc Kagami zamkniętą w tym samym pokoju co Adrian, a raczej w tych samych pokojach, ale oddzielnych, połączy wszystkie fakty i zrozumie, że Tomoe również była związana z Gabrielem, a raczej z Gabrielem i z Monarchą? A może to Natalie o tym wspomni? Dajcie znać w komentarzach, przedstawcie swoje teorie, bo myślę, że to naprawdę ciekawy wątek i myślę, że jest na to szansa. Przypominam, premiera 5 października o 9:00 na francuskim Disney Channel. Wbijajcie na moją facebookową grupę, tam znajdziecie link do transmisji, której nie możecie przegapić. Jeśli obejrzeliście do końca, napiszcie w komentarzu tajemnicze życzenie, a przypnę wam serduszko. Subskrybujcie dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, udostępniajcie i zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Dziękuję również mojemu pierwszemu wspierającemu i wam wszystkim, którzy po długiej przerwie na kanale dalej oglądacie moje materiały. Doceniam i do następnego. Bye bye.